Witam wszystkich, z tej strony Trupiciel. Ostatnio przedstawiałem wam moje top 5 najpiękniejszych polskich zawodniczek. Dzisiaj natomiast przyjrzymy się rankingowi najpiękniejszych zagranicznych zawodniczek. Tak jak mówiłem ostatnio, no każdy pewnie taki ranking będzie widział inaczej, dlatego możecie przedstawić swoje top 5 w komentarzu pod tym filmem. Dziękuję oczywiście wszystkim wspierającym, a teraz już przechodzimy do filmiku. Numer 5 to piękna Gabi Garcia, Brazylijka o rekordzie 6 wygranych i jednej walce uznanej za no contest. Zaskoczeni? No myślę. A teraz tak na poważnie, numer 5 to wenezuelska piękność w postaci Weroniki Macedo. Weronika promuje się rekordem 6 wygranych, 4 przegranych i jednego remisu. Obecnie zawodniczką federacji UFC, dla której stoczyła już 5 pojedynków. Niestety 4 z nich przegrała, głównie przez dużo większe warunki fizyczne rywalek, bo czasami była to przewaga nawet 20 cm, plus oczywiście waga, tak? Więc Weronika nie tylko mierzyła się z umiejętnościami rywalek, które no, były na najwyższym poziomie, bo przecież mówimy o UFC, ale również no, tutaj te gabaryty były przeszkodą nie do przeskoczenia. Weronika no znana jest z tego, że lubi podróżować i trenować w różnych zakątkach świata. Teraz chyba jest związana z klubem MMA Factory, gdzie trenuje Francis Ngannou. Jeszcze wcześniej przez pewien czas trenowała w Polsce, w Ankosie, za czasów, kiedy jeszcze zarówno Gamrot, jak i Mańkowski trenowali u Andrzeja Kościelskiego. A jako ciekawostkę można też dodać, że pod koniec 2019 roku była duża szansa na to, aby doszło do pojedynku Weroniki z dobrze nam znaną Arian Lipski. Ale ostatecznie padło na inną rywalkę, a szkoda, bo takie zestawienie byłoby bardzo ciekawe. Numer 4 to Rachel Ostowicz, 29-letnia zawodniczka pochodząca z Hawajów, a promująca się rekordem 4 wygranych i 6 przegranych. Myślę, że Rachel jest najlepszym przykładem, że nie zawsze liczy się poziom sportowy, a właśnie wygląd, dzięki niemu cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzięki niemu no, dostała się do UFC, oczywiście pierwszą walkę wygrała, kolejne 3 już były walkami przegranymi. Ostatnio chyba została zawieszona, później chyba padła informacja, że została zwolniona przez UFC. Choć no, trzeba powiedzieć, że szczególnie w tym kobiecym MMA UFC pozwala sobie, aby te zawodniczki no, mogły powalczyć mimo na przykład serii kilku przegranych, szczególnie dotyczy to zawodniczek z Ameryki Południowej. Ale na przykład no, Jessica Ai też swego czasu miała rekord 1-5 w UFC i nadal te szanse dostawała, tak? Może miała troszeczkę lepszy rekord, może też ciekawszą historię przed UFC, ale myślę, że Rachel Ostowicz powinna jeszcze szansę od UFC otrzymać i takie starcie z Weroniką Macedo, do którego miało dojść, no chętnie bym zobaczył. I kiedy do klatki wchodzą dwie takie piękne zawodniczki, no to wiadomo, że to wszystko zawsze ogląda się bardzo interesująco. Numer 3 to w moim rankingu ikona kobiecego MMA, gdyż to właśnie Gina Carano była swego czasu największą gwiazdą kobiecego MMA. Nie tylko była dominatorką, ale również była i jest bardzo atrakcyjną kobietą, tym właśnie najbardziej przyciągała tych kibiców. Pewnie też nie każdy tę zawodniczkę będzie tutaj kojarzył, z tego względu, że w momencie, kiedy u nas w Polsce następował boom na MMA, no to dokładnie przed debiutem Pudziana Gina stoczyła swoją ostatnią walkę z byłą mistrzynią UFC, a obecną mistrzynią Bellatora, Christine Justino, znaną jako Cyborg. Potem oczywiście mówiło się o jej powrocie, blisko było chyba jego w 2011 roku. Później chyba UFC było zainteresowane konfrontacją Giny z Rondą Rousey. Ostatecznie nic z tego nie wyszło i Gina aktualnie grywa w filmach. Możemy ją zobaczyć w takich produkcjach jak Szybcy Wściekli, Deadpool, czy w serialu Mandalorianin, który jest aktualnie najważniejszą produkcją Gwiezdnych Wojen. A też jako ciekawostkę można dodać, że studio Lucasfilm bardzo o Ginę zabiegał, aby pojawiła się w ich produkcji i jest ona tam jedną z najważniejszych postaci, ale też warto podkreślić, że Gina w swojej karierze filmowej miała okazję stanąć u boku takich postaci jak Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis czy Danny Trejo. Mimo że Gina Carano jest postacią, którą tak samo świetnie ogląda się w filmie, jak i w klatce, to jednak uważam, że trochę ten swój potencjał zmarnowała i niepotrzebnie z tego MMA zrezygnowała.
bo no przespała ten najlepszy czas, jaki później kobiece MMA otrzymało. Po części no ona go zapoczątkowała, ale w tym prime to właśnie Ronda Rousey, Misha Tate i Holly Holm najbardziej królowały i myślę, że każdy z nas no chciałby zobaczyć Ginę w konfrontacji z tymi zawodniczkami. Ale no Gina na pewno jest ikoną, legendą kobiecego MMA, ale przede wszystkim no nadal bardzo piękną kobietą, nawet będąc najstarszą zawodniczką tego rankingu. Numer 2 to Michelle Waterson, bardzo istotna postać kobiecego MMA, zawodniczka promująca się rekordem 18 wygranych i 8 przegranych. Kara Tihoti swoją przygodę z MMA zaczęła w 2007 roku, czyli w czasie, kiedy o Ginie Carano już robiło się bardzo głośno, a w tym samym czasie właśnie Michelle bardzo mocno dążyła do tego, aby stać się jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. W samym 2007 roku stoczyła 4 walki, w roku kolejnym było już tych pojedynków 3. Z czego ten ostatni był właśnie debiutem dla federacji Strikeforce. Federacji, która bardzo mocno postawiła na kobiece MMA, to właśnie na galach tej federacji świat usłyszał o Rondzie Rousey czy Misha Tate. To właśnie też w tej federacji doszło do ich pierwszego pojedynku i to też po części Strikeforce dał tego wiatru w żagle Michelle, która walkę w tej federacji zakończyła błyskawicznym poddaniem. Później oczywiście walczyła na dużo mniejszych galach, aż do czasu, kiedy powstała Invicta, czyli federacja organizująca walki kobiet, gdzie właśnie Michelle zdobyła mistrzostwo w starciu z Jessica Penne, którą poddała w czwartej rundzie, następnie ten pas obroniła i za jakiś czas usłyszeliśmy, że będzie debiutować w UFC. Wielu kibiców wskazywało wtedy, że będzie ona największym zagrożeniem do Joanny Jędrzejczyk i faktycznie swoje dwa pojedynki w UFC zwyciężyła w imponującym stylu. Później przytrafiły się dwie porażki z Rose Namajunas i Tichyą Torres, ale w żadnym stopniu Michelle to nie załamało i odbiła się 3 wygranymi, w tym właśnie z Karoliną Kowalkiewicz i ostatecznie zmierzyła się z Joanną Jędrzejczyk. Pojedynek przegrała przez decyzję. Później było starcie z Carlą Esparzą, było mistrzynią UFC, które też przegrała. No i ponownie do zwycięstw wróciła w starciu z Angelą Hill. I myślę, że jeszcze nie raz o Michelle usłyszymy, gdyż nie tylko przyjemnie się na nią patrzy ze względu na jej urodę, ale również reprezentuje naprawdę bardzo mocny poziom sportowy. Myślę, że coś tam się na pewno zmieniło po tej porażce z Rose Namajunas, gdzieś taki pazur utraciła, ale też nie ma co ukrywać, ten poziom zawodniczek ciągle rośnie i coraz trudniej jest po prostu zaryzykować i skończyć tę walkę przed czasem. Ale jest styl walki, jest na tyle ciekawy, że nawet jeśli te walki trwają 5 rund, to bardzo przyjemnie się jej pojedynki ogląda. I myślę, że na pewno jeszcze nie jedno skończenie przed czasem w jej wykonaniu zobaczymy. No i na pierwszym miejscu tego rankingu mamy 26-letnią Paige VanZant, promującą się rekordem 8 wygranych i 5 porażek. Moim zdaniem Paige VanZant jest najbardziej atrakcyjną zawodniczką MMA, taką delikatną i trudno się tej walki ogląda, gdyż szkoda, aby po tej pięknej buzi obrywała, ale też trzeba powiedzieć, że tak samo jak jest lubiana, tak samo też jest hejtowana, głównie za sprawą tego, że UFC bardzo usilnie starało się ją wypromować na dużą gwiazdę i na pewno nie jest zawodniczką bez talentu, bo wiele jej zwycięstw pokazywało, że naprawdę potrafi pięknie walczyć. Pewnie pamiętacie jej efektowny knockout na back rolling. Kilka fajnych poddań, jak choćby z Rachel Ostowicz, też było ciekawych, no ale było też trochę tych gorszych walk, jak z Rose Namajunas czy Michelle Waterson. Ostatnio Amanda Ribas też bardzo mocno wszystkich zaskoczyła, ale mówimy tutaj o najlepszych zawodniczkach, tak, z którymi nie ma wstydu przegrać. Tym bardziej, że Paige VanZant jest dziewczyną, która rywalizuje z najlepszymi dzięki sprytowi, umiejętnościom, talentowi. No a nie jest agresywną maszyną do zabijania jak na przykład Amanda Nunes, tak, która już pierwszym ciosem ustawi losy pojedynku. Dlatego zdobycie mistrzostwa przez Paige VanZant byłoby bardzo trudne, bo po prostu z natury jest inna, bliżej na pewno do jakichś zawodów grapplingowych, bo w MMA, tym bardziej na tym najwyższym poziomie, to albo liczą się warunki fizyczne, tak, albo liczy się bardzo dobre zapasy, albo po prostu agresywne podejście i zdecydowane uderzenie. Dlatego to Asia Jędrzejczyk wywalczyła sobie pas, Ronda Rousey w pewnym momencie no też trafiła na rywalki, które postawiły twardo na stójkę i się okazało, że tym pasem to
to co najwyżej może otrzeć łzy i po prostu ten brak rozwoju, inne podejście, ale też ten czas królowania sprawił, że zamiast być łowcą, Ronda stała się zwierzyną i po części też tak było u Paige Van Zandt. Też miała oczywiście swoje atuty, ale jednak się nie rozwijała i no nie miała od samego początku takiego agresywnego podejścia i dlatego gdzieś została z tyłu i tej walki o pas się nie doczekała, choć była po trzech wygranych i na pewno była blisko tego pasa, ale na pewno nadal jest jedną z najlepszych zawodniczek mimo to. Aktualnie chyba tutaj Paige Van Zandt rozstała się z UFC i będzie próbowała swoich sił w walce na gołe pięści, czyli w płaszczyźnie, która nie tylko najbardziej może zagrozić jej urodzie, ale również w płaszczyźnie stójkowej, gdzie zawsze miała duże braki. Przede wszystkim była to płaszczyzna najbardziej zaniedbana i taka unikana przez Paige. Jeśli jakieś ciosy wyprowadzała, to tylko po to, aby zagonić pod siatkę i sprowadzić do parteru. A czy w tej stójce, czy w parterze, no na pewno potrafiła przyjąć, potrafiła tutaj wiele zebrać, to trzeba podkreślić, bo się nie poddawała, żadne rozcięcia czy krew jej nie zniechęcały, ale no na pewno nie motywowały. Dlatego myślę, że walki na gołe pięści to nie jest najlepszy pomysł, na pewno w tym MMA mogłaby jeszcze odnieść wiele ciekawych zwycięstw. A też trzeba pamiętać, że Paige nadal jest młodą zawodniczką, nadal bardzo niedoświadczoną, a biła się naprawdę z uznanymi nazwiskami, więc na pewno ma jeszcze kupę czasu, aby się rozwinąć, zmienić podejście, troszeczkę nabrać doświadczenia, no i zostać tą mistrzynią UFC, dlatego szkoda, że jej kariera póki co się zatrzymała, ale kto wie, może akurat te walki na gołe pięści będą takim istotnym wydarzeniem w życiu Paige Van Zandt, które sprawią, że ewoluuje i trochę się przełamie, bo jednak do walki na gołe pięści, no, trzeba podejść z zupełnie innym nastawieniem, być bardziej agresywnym i skupionym w jednym, tak? Bo tutaj jeden zadany czy przyjęty cios może zakończyć pojedynek, czy nawet karierę, tak? Dlatego no będzie to istotna przygoda dla tej zawodniczki, ale mimo to uważam, że jest to bardzo hardkorowe wyzwanie. Tak prezentuje się moje top 5 najpiękniejszych zagranicznych zawodniczek MMA. Jestem ciekaw, co myślicie o tym rankingu. Komentarze do waszej dyspozycji. Ja oczywiście zapraszam do poprzedniego rankingu związanego z polskimi zawodniczkami, który znajdziecie na przykład w prawym górnym rogu. Będą tam inne też filmy z cyklu top 5. Tak więc możecie sobie obejrzeć, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie i standardowo zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam Was, Tropiciel, trzymajcie się!